Kuba, w dzisiejszym meczu przeciwko Ruchowi Chorzów miałeś okazję do debiutu w koszulce Krakowi. No jakbyś te swoje 45 minut, bo tyle było Ci dane zagrać, ocenił? Tak, miałem szansę zadebiutować, chociaż w sparingu. Miejmy nadzieję, że w lidze też zadebiutuję. Moje zadania na ten mecz były strasznie defensywne. Miałem pomagać środkowym obrońcom, grać na tej typowej szóstce. Pogoda nam nie pomogła, można powiedzieć. Chociaż wynik zadowala. Mam nadzieję, że wypada nasza gra w obronie bardzo dobrze, ponieważ nie straciliśmy bramki i wyprowadziliśmy dobre piłki dla ofensywnych zawodników. Właśnie, ty jesteś defensywnym pomocnikiem, czyli te zadania takie stricte, jeżeli chodzi o pomoc obrońcom, ale takie miałem wrażenie, że masz też taką smykałkę do podań otwierających drogę do bramki przeciwnika, że no jest taki błysk momentami w twojej grze. No tak, no nie ma co się cofać, tak. Skoncentrować się na defensywie. Trzeba też, nie wiem, no teraz był przeciwnik, nie dał nam za bardzo trudnych warunków. Mogliśmy pozwolić sobie na grę ofensywną i tak jak my defensywni też mogliśmy pokazać coś z siebie w pomocy w ataku. W tym meczu przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała, który był grany w tamtą sobotę, no nie miałeś możliwości zagrać z powodu drobnego urazu. Pytanie, co to był za uraz i czy wszystko już w porządku, nie odczuwałeś żadnego dyskomfortu? No i też łącząc to pytanie, bo był Cię też taki moment na boisku, że po jednym z ostrych wejść przeciwnika, no długo leżałeś na murawie i co tam się stało? Tak, tamten tydzień można praktycznie powiedzieć, że przepracowałem tylko nad tymi rzeczami, które mogłem. Miałem naciągnięty mięsień, ale nic strasznego, nie było żadnego naderwania, nic zerwania, więc musiałem tylko dojść do siebie. A od poniedziałku tego tygodnia zacząłem normalnie trenować z drużyną, no i udało mi się w końcu zadebiutować. Jeżeli chodzi o to spięcie dzisiaj na meczu, co właśnie mówiłem, że tak leżałeś chwilę z dość dużym grymasem bólu na twarzy. Nie, wszystko w porządku, zwykłe zbicie. Teraz przed Wami obóz przygotowawczy w Wodzisławiu Śląskim. Trener Podoliński mówił, że przede wszystkim taktyka, nad tym będziecie pracować. Jak Ty się czujesz w tym ustawieniu 3-5-2? Dobrze, no miałem szansę już grania w takiej taktyce w Chojnicach, bo też graliśmy trzema obrońcami, ale dwoma defensywnymi pomocnikami, a tu gramy jednym. No, bo to jest obóz. Trener też powiedział, że 80% treningu będzie przeznaczone na taktykę, więc mamy nadzieję, że zgramy się na tym obozie, stworzymy zespół, który będzie potrafił tak jak utrzymać formę w sparingach, tak jak może powiedzieć, przenieść to na ligę. I tak na koniec zapytam jeszcze, kontuzję ma no nominalny, wydaje się, pierwszy ten podstawowy defensywny pomocnik, czyli Sławek Szeliga. To też na pewno jest dla Ciebie szansa, że Sławek nie może uczestniczyć w tym okresie przygotowawczym. No jeżeli zaprezentujesz się z dobrej strony, no to będzie okazja rychłego debiutu w T-Mobile Ekstraklasie. Zdajesz sobie z tego sprawę? No zdaję. Raczej nie lubię patrzeć na kogoś, kto ma kontuzję. Wolę robić swoją robotę. Mam nadzieję, że trener to doceni i da mi szansę.